Nogi muszą być jak sprężyny, dobra? Stajesz tutaj, hop. Teraz i wracaj. Pozwaj. Teraz i wracaj, szybciej tak jest. Ba. Dycha, go, pozycja, pozycja. I stąd jeszcze musisz być mobilny do zaatakowania, po przypychania się i tak dalej, tak? Pierwszy to będzie po prostu lewy prosty, ok? Wracam do dobrej pozycji. Druga opcja to jest prawy prosty, lewy hak, prawy prosty, dobra? Chodzi o mechanikę ciała. Podstawy dla nas są najważniejsze. Już mówię. Jedno nakręca drugie. Jeżeli dobrze stoisz, bardzo ważne jest to, żeby poświęcić dużo czasu na dobre uderzanie, tak? Na ulicy częściej będą cię, nie wiem, łapać za szyję, mówić. Najczęściej będzie to po prostu agresywne uderzenie, agresywne sprowadzenie. Uderzenie głową łokieć, więc musimy się raz, że nauczyć, jak to robić najlepiej. Dwa, bronić się przed tym, co jest rzeczywiście realne. Czyli po pierwsze, nikt nie będzie łapał na zasadzie w ogóle hej kolego, sympatyczny, chyba że jesteśmy po prostu, nie wiem gdzie. To będzie ten typ działania, tak? Dostaniesz w głowę, będzie to. To jest minimum, co może wychodzić. Minimum, co może być zrobione. To jest minimum, tak? Maksimum to jest po prostu kosa, która idzie po prostu w brzuch. Więc najważniejsze jest to, że dobra baza daje ci możliwość wprowadzenia jakiejś twojej agresji. Jeżeli jesteś agresywny, ale robisz to, to jest po prostu dupa blada, tak? Teraz to o czym mówimy, to nazywa się podejmowanie racjonalnej decyzji w stresie, tak? I zarządzanie sytuacją kryzysową. Teraz zarządzanie sytuacją kryzysową to nie jest tylko w momencie, kiedy ty mnie pchasz, a ja tego nie widziałem, zrób to, bum, okej, od razu bomba, tylko wiesz. Zastanawiam się, ej stary, spoko, wszystko jest w porządku, ja mam dzieciaki i tak dalej, jesteś lepszy, zajebisty, na razie, cześć, tak? Muszę się zastanowić, ile jestem w stanie wytrzymać tego typu, nie wiem, obelki i tak dalej, zanim ruszę, tak? Także każdy musi sobie wypracować swoje. Więc teraz sobie zrobimy taki ryb. Troszkę dalej. Naraz, z tej pozycji, bez na razie poruszania się, wykonujemy sobie uderzenie lewy prosty. Pamiętajmy o dobrej bazie wyjściowej, czyli chodźcie blisko. Tutaj, nie wychylamy się poza lewe kolano w swoim wypadku. Kolano do środka i pozycja tak zwana przesadna. Czyli nie to, tylko przesadnie stoję dobrze na nogach. Lewy bark z przodu, pierwsza linia ataku i obrony, druga linia ataku i obrony, tak? Luźniutko, na raz, dobrze. Wkręć lekko pięć pod koniec, na razie spokojnie stoi. Raz, bang, ok. Raz, bum. Raz, raz, ok. Na dwa, z tylnej nogi. Prawy, prosty. No zobacz. Nie idź do przodu, bo osłabiamy tą bazę wyjściową. Musisz skręcić biodra, ale siłę czerpiemy z ziemi. Im wyżej skaczę, tym jest gorzej, tak? Jest prawy, prosty. Lewy hak. Możemy zrobić taki półhaczek. I teraz podbródek, czyli idzie blisko, a dłoń patrzy na ciebie. Czyli sekwencja będzie taka. Bark, prawy, prosty. Lewy hak. I jeszcze raz prawy, prosty. Unikamy jednak nacieganie się w ten sposób, dobra? Staram się tą bazę tutaj zachować. Atakując lewym hakiem, nie idę w lewo, tylko przenoszę delikatnie ciężar na prawą nogę. Potem już tu czuję, robi się przesadnie rzeczy, czyli robię sobie raz, dwa, trzy, ok? Stoję w pozycji, raz, dwa, trzy. Dobra baza, dobra. Raz, dwa, trzy. Prawy prosty, długi, nakręca lewego haka. A lewy hak, nakręca znowu prawy prosty. Do pozycji. Na spokojnie, uwaga, tylko zatrzymanie. Pozycja, wolniutko. Raz, okay, już odnisz. Ok, biodro. Teraz warat, nie rób się prostu. Teraz, ok. Teraz zobacz. Garda, ok. Teraz wolniutko, cofasz lewy hak. Nie stąd tu. Okay. Nie podnosz warat do góry. Lewy hak, bardzo dużo. Co to w ogóle jest? Zobacz. Raz. Dwa, na jednej płaszczyźnie. Jakbyś był na szynach. Raz, dwa i trzy. Super, tylko jak prawa ręka bije, albo lewa, druga musi być w gardle, dobra? Zróbmy sobie taką rzecz. Dwa. Raz, raz. Dwa. Raz. Dwa. I teraz tak. Ten etap można sobie pominąć. Natomiast jeżeli pominie się etap podstaw, to będziemy robić coś, co przypomina jakieś, nie wiem, coś tam, tak?
W mojej szkole Krav Maga dbamy o to, że osoba, która przychodzi do nas na zajęcia, ona nie musi wcześniej chodzić na boks, na judo, żeby się nauczyć czegoś. My uczymy też postaw. Nie chcemy specjalizować się w walce sportowej, natomiast ludzie muszą dostać konkretną odpowiedź, jak kształtować dobre uderzenie, które jest podstawą, tak? Trafię kogoś, to jest odpowiedź na większość zagadnień. Czy ktoś chwyta, czy ktoś podchodzi i tak dalej. Więc jeszcze raz, zmieniamy sobie nie to, tylko robię to na tej powierzchni. Teraz zobacz, cały czas dobra baza. Nie zaczynam stąd, tylko stąd. Raz, wracam do pozycji. Dwa, wracam do pozycji. Raz. Jeżeli złapię cię tutaj, tak? Czy tutaj, to w momencie, kiedy będziesz odwodził głowę w tył bardzo mocno, nie mam takiej dużej kontroli. Jeżeli łapię trochę wyżej, zobacz, nie potrzebuję dużo siły, żeby cię ściągnąć bez żadnego problemu. Więc im wyżej, tym lepiej. Tu jest jak po prostu skała. W dół, pod kolano i tak dalej. Więc trochę wyżej. Raz, prawa. Nie, pracujemy. Tak jest. Teraz uwaga, druga ręka. Tu jesteś po prostej. Nie czekać, co? Dobrze. Raz, nie pójdź, raz. Skręcamy. To praca na nogach. Okej, wytrudzamy się drugą wagi. Tak jest, cały czas dobrze na nogach pracuj. Ale się nie wytrąci. Okej, i to jest. Tak? Jedziemy. Jeżeli jesteś na ziemi, oczywiście bomba. Nikt nie będzie podawał ci ręki. Więc za każdym razem, kiedy znajdziemy się w tej pozycji, to ja będę zaznaczał, że uderzałbym cię. Jasne? No. Więc staraj się z ziemi jak najszybciej wstawać. Prawy ramię wolno i lewy na górę. Hop, dokładnie. Ręka wracająca do gardy nie tu, tylko bierze. Dobra, dawaj. Raz, dwa, powrót, dwa, raz. Teraz tak, powrót, który robisz, nie ma być raz, dwa, tu, tylko łokieć idzie w tył, ale bark się cofa. Czyli to jest ważne, żeby teraz mieć rękę, spójrz. Z tej pozycji wracam tutaj. Jest. Dobra, i wracam. Teraz z tej pozycji, a nie z tej, robię prawo na dół, tak? Czasami nie musi być pełna długość, ale pełen skręt. I robię to, czyli ma. Powrót. Jestem tutaj. Babam, babam. Go. Łokcie blisko. Luźno. Teraz, ej, wyluzuj się troszeczkę. Rozluźnij. Dobra. Raz, dwa, powrót. Dwa, raz. Bardzo dużo osób robi to. Lewy, lewy i teraz ta ręka idzie. Nie ma czegoś takiego. Ten ruch, lewa ręka idzie z barkiem do przodu i napędza mechanicznie tą rękę. Ona delikatnie może zejść.